który zdecydowanie zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, publicysta. Raz jeszcze dziękuję. Drodzy Państwo, teraz zobaczymy na antenie Telewizji Republika wypowiedź przewodniczącego NSZZ Solidarność. Pan Piotr Duda był gościem wieczoru, gościem dnia w programie Dzisiaj. Solidarność zobowiązuje. Dzisiejsze spotkanie tu pokazało, że po raz pierwszy od niepamiętnych lat dwie siostrzane organizacje, Solidarność ta pracownicza i Solidarność rolnicza, w ramię będą protestować w Warszawie. Tak faktycznie to my będziemy rolników wspierać w protestach 6 marca w Warszawie. A kolejne protesty, które przed nami, bo jestem przekonany, obym się mylił, że te protesty się nie zakończą tylko na 6 marca, będziemy już starali się wspólnie Solidarnością Rolników Indywidualnych przygotowywać kolejne akcje i działania. Oczywiście, jak pani mnie zna, nie będę mówił szczegółów, bo musimy się do tego bardzo profesjonalnie, dobrze przygotować. Po prostu żarty się skończyły, wchodzi Związek Zawodowy Solidarność, wchodzą wszystkie branże, bo Związek Zawodowy Solidarność to nie tylko górnicy, hutnicy, chemicy, ale wiele branż. Także wchodzimy do działań i 6 po raz pierwszy będziemy tak na twardo wspierać naszych rolników, bo doskonale o tym wiemy, że ich sytuacja jest dramatyczna w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej, ale przede wszystkim łączy nas jedno. Dzisiaj jeden postulat wyrzuci do kosza, czyli takie hasło precz z Zielonym Ładem. To zabije wszystkich, nie tylko rolników, nie tylko górników, całą polską gospodarkę. A ze mną już kolejny gość, pan Krzysztof Wołoćko, publicysta. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Panie redaktorze, przed chwilą widzieliśmy wypowiedź pana Piotra Dudy na antenie Telewizji Republika. Powiedział, że mamy tutaj do czynienia z wyjątkową sytuacją. Solidarność pracownicza łączy się z Solidarnością Rolniczą. Rzeczywiście płynie to wsparcie. Rolnicy po raz kolejny przyjadą do Warszawy 6 marca, tym razem ciągnikami, ponieważ no, poprzednim razem nie było na to zgody. Czy pana zdaniem do tych protestów no, może dołączą też kolejne grupy zawodowe? Jeżeli sytuacja nie znajdzie rozwiązania w najbliższym czasie, to istnieje taka możliwość. To znaczy, wydaje mi się, że rząd koalicji 13 grudnia liczył na to, że czas do wyborów samorządowych i do wyborów prezydenckich przejdzie mu spacerkiem. Czyli nie spodziewał się takiej sytuacji, nie spodziewał się takich protestów, manifestacji, no skoro pan uważał, że to będzie po prostu lekki spacerek? Myślę, że protesty rolnicze, te w krajach zachodnich, zaskoczyły opinię publiczną w całej Europie, zaskoczyły bardzo mocno Brukselę. Proszę zwrócić uwagę, że zanim próbowano jakby scedować odpowiedzialność na komisarzu Wojciechowskim, to jednak dość mocno przewijały się nazwiska mocno już zapomniane w tym momencie. Na przykład Fransa Timmermansa, który bardzo mocno europejskiego socjalisty, który wycofał się do polityki krajowej w tym momencie, bardzo długo działał na niwie unijnej, który w znacznej mierze odpowiadał za najostrzejsze zapisy Zielonego Ładu, także te dotyczące rolnictwa. I myślę, że unijna elita nie zdawała sobie, z którą bardzo ściśle jest powiązany rząd koalicji 13 grudnia, nie zdawał sobie sprawy, że te rolnicze protesty mogą wybuchnąć. One najpierw wybuchły na zachodzie jednak i dopiero po kilkunastu dniach, na dobrą sprawę, polscy rolnicy zobaczyli, może także dlatego, że uczestniczyli w tym niemieckim proteście przeciw Zielonemu Ładowi, zorientowali się, że mogą także na polskim podwórku rozegrać tę sprawę. Tym bardziej, że my jesteśmy jakby w tym momencie, czy polscy rolnicy są wzięci w dwa ognie. Z jednej strony jest Zielony Ład, z drugiej problem z produktami rolnymi z Ukrainy. Więc to ciśnienie jest jakby podwójne i bardzo szybko zaczęło narastać. Mam wrażenie, że rząd Donalda Tuska liczył na to, że uda się skierować, i nadal próbuje tej sztuki,
uda się skierować gniew rolników, producentów, przetwórców także, bo to się również liczy, na rząd poprzedni, na rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Tą śpiewkę próbował i próbuje nadal podnosić i grać nią tą kartą Michał Kołodziejczak, który jest za, a nawet przeciw, który nawet czasem uczestniczy w tych protestach, co jest bardzo ciekawe. Tak, on okrakiem siedzi na tej barykadzie, ale jeżeli do niej spadnie, to może się znaleźć w bardzo nieprzyjemnej substancji. No właśnie, to jak to jest? To Michał Kołodziejczak jako wiceminister rolnictwa po prostu protestuje przeciwko samemu sobie? Myślę, że on gra w taką kartę, próbuje czegoś, czego kiedyś próbował Andrzej Leper. Andrzejowi Leperowi, świętej pamięci, przez jakiś czas to się udawało. Później jednak pojawił się problem tego, że był uczestnikiem władzy. I w związku z tym był także beneficjentem władzy. Michał Kołodziejczak liczy na to, że uda mu się przekierowywać gniew, uwagę rolników nieustannie właśnie, czy to na komisarza Wojciechowskiego, czy na poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego. Ale to nie będzie działało wiecznie. Może jeszcze w tym najbliższym czasie, nie wiem, powiedzmy jeszcze w tym roku, taka sztuka może się udać, ale te problemy nie znikną. Przeciwne, one będą ciągle narastały, ponieważ jednym z najważniejszych problemów obok produktów z Ukrainy jest to, że realnie rosną ceny paliw i ceny nawozów, które we współczesnym rolnictwie są bardzo ważne, tak? Jeżeli konsument ma dostać dobrej jakości produkt, to niestety te wszystkie użyźniacze, pestycydy, nazywając rzecz po imieniu, one są współczesnemu rolnikowi bardzo potrzebne, także w Polsce. Ale ceny tego rosną. A jeżeli ceny rosną, to pojawia się pokusa, żeby zastępować je tańszymi z innych części, no już nie tylko, nie Europy, ale globu. To był też jeden z postulatów niemieckich rolników. Tam pojawiła się kwestia ucięcia dopłat do diesla i w związku z tym właśnie niemieccy rolnicy protestowali. To był jeden z głównych postulatów, zachowanie tych dopłat. Panie redaktorze, na co liczy rząd Donalda Tuska? Na przeczekanie tego problemu? Jak pan sądzi? Myślę, że w tym momencie sprawa jest następująca. Jak to rozegrać medialnie, żeby jak najmniej stracić do przed wyborami samorządowymi. Mm-hmm. Ale w perspektywie są także wybory prezydenckie, w których także może zaważyć to, jak zdecyduje, jak zagłosuje polska wieś. Myślę, że Donald Tusk będzie próbował jakoś dogadać się z rolnikami, częściowo obiecując im wróżki na wierzbie, tłumacząc to swoimi znajomościami w środowiskach brukselskiej elity, częściowo może grożąc Ukrainie, bo wczoraj na przykład słyszeliśmy takie pomysły, że w ogóle częściowo może być zamknięty transfer produktów, de facto zamknięty handel między Polską a Ukrainą, jeśli chodzi o płody rolne, o wymianę towarową. Będzie próbował grać na zwłokę, licząc także na to, mamy koniec lutego, jest marzec, mamy bardzo ciepły koniec lutego i pewnie będziemy mieli też dość ciepły marzec, więc rolnicy wkrótce będą musieli się skupić na pracach polowych. Taka jest logika tej pracy, ale tu wracając do pytania pani redaktor, o którym nie zapomniałem, może być tak, że na przykład przewoźnicy przejmą na siebie ciężar protestów na przejściach granicznych. I tu jest pytanie, czy rząd Donalda Tuska zdecyduje się na bardziej siłowe rozwiązania, które będą bardzo źle widziane przez... No, panie redaktorze, pamiętajmy też, że przejścia graniczne zostały wpisane na listę infrastruktury krytycznej, więc tutaj też się pojawia problem. Ale można na przykład ustawić się, no nie wiem. No tak, drogi dojazdowe, na przykład można stanąć 10 kilometrów dalej, to prawda. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Wołoćko, publicysta, był moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, już za chwilę na antenie Telewizji Republika serwis informacyjny, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Zachęcam też do pozostania z nami. Ja już się z państwem żegnam. Do widzenia, do zobaczenia jutro o tej samej porze.